Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami sesja wyścigowa 50% na torze w Węgrzech Grand Prix numer 10 sezonu numer 2 Ligi F1 Classic Series przed Wami. Także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, subskrybujcie kanał Ligi i wbijajcie na Discorda. No a już za moment, słuchajcie, wyścig 50% na torze w Węgrzech. No i słuchajcie, Grand Prix numer 10 sezonu numer 2 Ligi F1 Classic Series. Zapraszam na wyścig. Met hard lecimy, boys. No, a co ty myślisz? Nie? Dobra, czekaj. O kurde, nie da się poprawić w tej wersji F1 tego ciśnienia opon. Fajnie. Emocje przed nami, panowie. Za mną pierwszy, dobra, ekipa. To jeden by tam sobie, aha. Kto mi się, ej. F1 mi się zlagowało. Jaj! Mówimy, że... Lordzik, nie. A byłeś przeciw tej zasadzie. Jakby była ta zasada, to byłoby dobrze, dobra. Dawaj ANG szybciej. Czas. Jaki nie fart, dobra cię. Ale zaspałem. Lordzie, chyba nie ma w ogóle twojego bota. Ja. Aha, cześć, Klover. Aha. No, Grzesiu mnie ładnie tutaj przeatakował. Grazie, ragazzi. Grande lavoro. Spokojnie będę jechał, bo widzisz, co się dzieje. Oj, czerwic. Oj, linia wyścigowa jest zwolona. Ja hamuję w zdanie i skupiam się Darth Vadera. Ty żeś dive bomba zrobił, chłopie. No, a ja hamowałem na nim. Nawet przed. Dobra, i tak pewnie została kara, ale... Dobra, wiecie co? Ja tu jej wolę. Żeby ci, którzy są uszkodzeni, zjechali przede mną do boksu, niż żeby na przykład mnie rozwalili przez przypadek. Dobra, przeoryzuję. Nie wiem, czego mogę atakować. Nie, za chwilę poczekam. Bo Dark Oven, ty będziesz boksować, tak? Ja zjeżdżam, bo jestem uszkodzony, jaki niestety. Nie ma takiego czegoś w regulaminie. Jedziemy. Dobra. Jedziemy, trudno. Ja takie coś chciałem, no bo zawsze trzeba się obawiać tego internetu. Ale trudno. Jestem za Florydą nawet. A ja jestem za Chorizo, którego laguje, ciekawe. Opuszczone hamowanie. I cyk, zyskana pozycja. Clover, jestem w punktach. Go now. Ja też jestem, ale pewnie jeśli Darko dam na nagrania, no to... Czpo. A ja wyhamować nie mogę, ale to i tak to nie jest usprawiedliwienie. Dobra, bywa, no. 3 sekundy. Bywa. Ja już cię będę gonił za to. Uderzył we mnie. Co się stało? Chorizo. Co jest? Dobra, dostałem. Ja go za to zgłoszę, kurde, no. Nic mi się nie stało, ale no... Straciłem przez to w ciągu czasu. I nie wiem, czy nie było celu. Masz nagranie nawet w ogóle? Mam, ale szczerze... On ma czerwone przednie skrzydło, przespał, a mi się nic nie stało, tylko straciłem czas. Ale tak, mam nagranie. Dał ci go, czy nie? Zależy, który skończ. Straciłem przez to 9 sekund, mogę powiedzieć. Bo byłem z tobą... Właśnie. Ale dobra, chuj, nic się nie stało. Teraz za Florydą Bawet. 12 sekund. Co ty robisz, pajacu karczewski? AMG tam widzę nerwy. Tak jest. No bo goś wyrzuca z toru, a nie wyprzedza. Ty się ciesz, że zająłeś moje miejsce. Słuchaj, bo byś miał normalnie od Grześka bombę. Ej, Darkowen, czy ja się nie mylę, czy ciebie trzeci raz z rzędu zawsze ktoś musi schodzić na start? No spokojnie, no. A już jednego mam za sobą. Nerwy lata po oczach. Już byłem, Nerwy.
Do ciebie zaraz to będę widział. Tak, chyba Clover się walczył, albo ktoś nerwie. Chcę za nim jechać. Albo AMG. Jedziesz go, Clover, walczymy. Musimy dobre punkty dowiesz, kurde. Ale jestem zły, żeby nie walnął ten. Ale nie wiem, co to jest. 14 sekund. Bo chłop ma powieścili go przez to. No dobra. Zaraz karę dostanę. Kurde, Karczewski! Jajks! Nie wiem! To już po Karczewskim? Będę mnie nie walną! Co się stało? Co się stało? Karczewski! Kto czerwony? Co się stało? No Karczewski odpadł. A MG zrobiłeś Mukahira czy co? Co? On się sam wspinawał na tym ślimaku na wyjeździe na prostą. Tak jak Fedel w 2014, tylko że on idealnie przy bandzie, tak? AMG. Co? Masz uszkodzenia? Tak. No czyli można powiedzieć to samo co Fedel w 2014, tylko że Fedel nie miał uszkodzenia. A Karczewski do mnie pisze, że pewnie go walnąć AMG chyba. XZ, co za pajac! No powiedz mi, że może mi naskoczyć, bo to nagrywałem. To Reda, puścisz, bo i tak nie masz uszkodzenia. I po prostu on był jak na lodowisku na tym torze. Ja pierdzielę, no. Jak byś go puścił, Floryda? Ja pierdolę, no. I mamy po wyścigu. No bo on miał medy, no ja pierdolę. No. Ale bawę, spokojnie. No bo mi teammate skasował, no. Ale ja go nie skasowałem, chłopie. Ja go puszczam, ale nie wiem, kiedy to bawi, na szczerze. Jeśli to moja, to przepraszam. Dwie osoby są w pizzy. Ej, kto jeszcze zjechał do boksu? AMG, tak? Nie. Ja znowu Clover. Teraz coś właśnie wyjeżdża z boksu, a nie, dobra. Position 5 jestem. Aha, softy, to był twój błąd. 6 okrążeń na 12 będziesz chyba pitować. Na hardy. Ja mam 30. Ojej, a dobra. Ja pierdolę, hitroty. Kurde, co by się teraz stało, jakby mnie chorizo nie uderzył? Ja bym nie stracił przez te 9 sekund, byłbym teraz objęty. Ja bym tracił punkty, bo chorizo tracił do bania 40 sekund. Ja przez Karczewskiego mam teraz praktycznie po wyścigu, musiałby safety car wyjechać. Ale dlaczego przez niego? Uwaga! To ja? Dobra, wyprzedzajcie. Dobra. Clover, po to softy! Kurde, ta tarka tu jest wredna jak cholera. Chodzi ci o tarkę białego? Tak, białe. Tak, właśnie. Moja ulubiona. Oj, jak ja jej nienawidzę. Już mam w ekranie i jeszcze taka właśnie skurwiająca tarka. Oj, błąd. Jezus Maria, poleciałem tutaj. Właśnie jestem w twoim oknie jak ktoś. Co? Co? Ja? Jestem w twoim oknie. Jaką masz startę do gościa pod tobą? No właśnie, w cholerę niedużo. 16 sekund. Muszę 8 sekund. A kto jest przed tobą, Bawet? Nerdzio. Ja dobra, bez błędów. Jeżeli safety car nie wyjedzie. Nie, według mnie to jest safety car prędzej czy później wyjdzie, no bo co oglądam i jakieś ligi w internecie, no to nie było takiego wyścigu, gdzie nie wyjechał safety car. W lidze u Klochwo safety car był chyba podczas jednego wyścigu trzy razy. A to był ten słynny wyścig ligi u Klochwo, gdzie dojechało 6 do mety, a startowało 18 sezon, 3 sezony temu chyba to było. To było 8 VSC, 3 safety car, deszczowe
Tak, to był tak pół deszczowy, pół suchy wyścig, ale więcej osób się rozbiło na suchy niż na deszczowym, co było dosyć dobre. Na wstępie Karczewskiego to debilu, przez to, że musiałem walnąć w niego, bo chłop stał na to, że on da mi co ty chcesz. Rower, zrobimy Team Orders jakby co, dobra? Daj raz jakby dobrze. Let Michael pass to the championship. Lordzik, który jesteś? Nie ma, ale wiecie. Jak to Lordzika nie ma, ale gdzie on jest? No bo go wywaliło na starcie. I nie może wrócić? Nie, jak chcecie, żeby wrócił, no to muszą bolidy chociaż ruszyć na okrążenie formujące. By jego dużo szło, a tak to na moich własnych oczach było to, że Lordzik opuścił czas gry i jego bolid zniknął. Nie było nikogo na polu startowym. Aha. Kurwa, wreszcie od kolejnego wyścigu. No właśnie, dajcie, że jeśli kogoś wywali na przed startem wyścigu, jak będziemy na polach startowych, no to restart, no bo to wiesz. Teraz nie możemy już tego zmienić, no ale no szkoda. Ojej, co to? Ja. Ej, ile jest w boksie? 60 czy 80? Co? Ile jest w boksie? Nie wiem. Ile jest w boksie? Nie wiem. AMG, siadły ci softy, tak? Nie, wiesz, tak się zjechałem, żeby sobie mechaników odwiedzić, wiesz, bo za tym skinę za nimi. Mówiłem 6-7 okrążeń, ta stronka nie kłamie. Ja mam limonkowe skrzydło. Co? Co? Limonkowe skrzydło mam. Co masz? Nawet nie wiedziałem kiedy, no tak leciutko uszkodzoną lotkę. Limonkowe. Bo jest zielone normalnie, nie? Jakie AMG opony założyłeś? Softy. Hardy. Softy ja założyłem, softy, bo ja dojeżdżam do końca na tych softach. No. A mi się wyświetla, że ty teraz na hardach jedziesz. Nie no, ja softy założyłem. Będzie odwalał Petela. Hiszpanii. No, nie, szczerze u mnie Sebastian Vettel za to, co dostał taki szacunek, że on potrafił takie coś zrobić. Ludzie nie mogli wytrzymać 20 okrążeń, a on kurde 41 wytrzymał chyba na tych softach. Szacun sep. Więc tu szacun sep, tak tujmy. Na prostej dam ci, na prostej się wymienimy, jeszcze dostaniesz DRS, dobra? Dzięki bardzo, że się strzelizy rozwaliłeś do kazu, będę miał punkty. Nie, ale nie, ja się z nim nie rozwalę, czekaj, ja zwolnię, by dostał DRS. Dobra. Ty masz do mnie DRS? Co? Ja teraz zjeżdżam na prawo, okej, okay, ja cię, go. Chciałem strugę jeszcze, dobra. Pamiętasz tą strugę, co ja zjechałem celowo tutaj? Do prawej strony, a ty się chciałeś jeszcze potunelować, tak i tak bokowo wyszło, że ty taką kontrę musiałeś robić. Pamiętasz? Była taka sytuacja raz. Czy to było w Meksyku? Nie. Tak, ale nie, w PLP to było. W PRC jeszcze. Bo była taka właśnie bekowa sytuacja. Ja sobie pojechałem tak o, no bo miałem czas. AMG na hardach, baba, trzeba ci wpuścić. No to jest twoja szansa. Ja w tym momencie jestem PSR. Dlaczego ty, Krever, masz softy? Aha, bo ty zjechałeś, bo byłeś uszkodzony. Dlaczego, Krever, mogłeś założyć drugi raz medy? A nie, ty już nie miałeś medów, tak? Czy miałeś? Miałem, ale ja minus strategię. To mogłeś założyć drugi raz medy i na koniec softy. Ale on na pierwszym okrągleniu zjeżdżał na te softy, więc nie zrobiłby medy softy. Nie na pierwszym, na trzecim, czwartym, piątym. No bo wtedy Karczewski wyskoczył. Oj, żółta flaga. Darkoven po raz trzeci. Nie, to nie ja tym razem. Ja tutaj gonię. Coś nowego. O, nie zyskujesz do mnie, Loverze. Kloverowi się już te softy kończą, bo one tego się szybko siadają.
Dobra, dobra, ty już tam nie tłumacz swojego teammate'a, dobra? Było tak pięknie, to musiał się Karczewski rozwalić. Zawsze to jest pozycja do przodu. Ale rozumiesz to, że jeszcze on, on stał w takim miejscu, że nie widziałem jak on stoi? On leciał driftem bokiem przez cały ten zakręt, stary. Właśnie wiem, tylko że on stał w takim zakręcie, że nie widziałem jak on stoi. O, Darkoven ze spinem zrobił fastest lapa. Nawet chyba po zabawie mam. Chyba masz. Softy. Tak? Ale on stracił do mnie już prawie ponad prawie sekundę na tym okrążeniu. Ile my wytrzymałem? Ile mówię co okrążeń hardy wytrzymałem? Ja? A czemu do mnie wszyscy od razu? Ale ja nie mogę, no nie. Znowu spin? A dobra, ja zrozumiem bawecie. Oj, znowu ktoś. Darko. Tak, to ja. Też masakra. Teraz ja master plana został. Jak chcesz, to możemy iść na Max 2. Ja cię przyniosę. Co za tryhardy. Dobra, idziesz na Max 2, czy jak? Blue flag. No bo to będzie w ciszy, sobie będziemy razem jechać. Strategią się podzielimy. Ty co wy robicie, to ja tyle. No to wy na nim wygadacie. Ale czy bez baweta? Nie, no nawet nie, bądź tu. Nie gadaj, nie martw się. No właśnie. Jak my tutaj nie będzie, no to tutaj no. Tutaj już każdy sobie wtedy będzie mógł iść, no bo tutaj nie będzie co słuchać. Co gadać. Bo jedynym, który tutaj potrafi jechać i bez przerwy gadać, to jestem ja. Ewentualnie. Ale w boksie się wycofał, więc. Więc tak ciąg. On się wycofał w boksie. Jakby teraz wyjechał Biesina, to ty byłbyś w niebo wzięty. Ale on się w boksie wycofał! No przecież mówię. Nie, to właśnie powiedziałem. Dlatego mówię, że jakby się wycofał nie w boksie, to by pewnie wyjechał w Biesina. Smutne to jest takie. Wróciłeś na razie Cloverze? Dobrze. Ile wytrzymało więcej te hardy? Na co on zjechał, Clover? Nie, hardy? Zaraz ci powiem. Nie nerdzio! O kurde, jak to był? Co Rizzo? Nie wiem. Gdzie jest nerdzio? Nerdzio jest drugi albo trzeci. Ej, Clover, ktoś, szczerze, jak ja bym teraz dojechał w punkcie, to ja bym znowu zyskał, jeśli chodzi o moją pozycję w generalce. No bo tych, którzy są za mną, ich nie ma, można powiedzieć. Oj! Ej, Darkoven, bym na twojej ulubionej tarce wyspinował. Tarka, bo... Uwaga, da się mi safety cara. Nie zmieścimy się, coś się zrobił. Safety car, dawaj mi safety cara. Kondaci, zbieraci. Dobra, touch. Nie, karambolant spina to babeta. No ja w ogóle jeszcze w tym zonie ani razu nie wyspinowałem na starcie, to jest coś dziwnego. To jest coś bardzo dziwnego. Ja w nim sezonie... Ale to jak teraz jadę? Nie. Hardy? Tak. Spokojnie. Czytałem ten artykuł z tej takiej fajnej stronki, która nie kłamie, ponieważ zawsze mi daje dobre rzeczy. No bo to jest prawda. Teraz powiedziałem, że softy wstrzymałem 6-8 okrążeń, a AMG mówi, że po 7 siadały. Więc EZ. Nie, ja powiedziałem, że pojechałem odwiedzić mechaników, bo się za nimi stęskniłem, a nie, że mi softy siadły. Widzisz. Ale te softy z nami przy okazji wymienili, wiesz. Ale się pojechałem tylko z nimi przywitać. 3 sekundy kary. O, Clover, w tym samym momencie co ja. Też dostałem. O Jezu, 34 sekundy aż traci do mnie. Nie, Florida. Clover, powiem ci, jakie ty masz zużycie? Robert, puszczasz mnie, czy... Kto? Kto? Darkoven. Musisz mnie? Ale ty jesteś dublowany, czy co? Znaczy zdublowałeś mnie, ale ja go nie Grześka.
Jak chcesz? Jeff jest ze mnie dumny, bo jestem w pierwszej dziesiątce. Nie wiem, czy się nie ma live'a. No czy Rizzo spinała na kartce białego? Kto go znowu wyspinował? Nie, ja na szczęście. Weź on. Chociaż mam używane gumy. Ja mam nowe, więc dlatego. I tak cię pewnie nie będę blokować, ponieważ ja będę duchem. No właśnie, jesteś. A, już nie jesteś. No bo ci odjechałem. Let we are safe, we are safe. Sekundy. Czyli mogę cisnąć przez ciebie bez problemu. Tak, poprzez ciebie. Ale za bezpieczeństwo. Jana Honen. Na samym dowodach się pokonam. Jakaj co, to jest pizda, jest koszek. Ej, ja jestem piąty, kto był w boksie? A, Clover był. Ciśnie do mety na tych oponach, dzięki, bo one Lordzik. Cię trzymają. Ale ja pewnie jedną przebitą. A to Lordzik jedzie w końcu? Nie. Ale jak na twoje opony się dobra, miewają? Dobra, 42. Dopiero mam 3% użycia, ja? 42, całkiem nieźle. Chyba 30, nie 3. Nie no, 3. Teraz akurat 4, wiesz? Ej, wiecie co jest dobre? Walną ci na mecie, wyścigu. W tym momencie patrząc się na moją fenomenalną strategię. Hardy mnie wytrzymają do mety na luzie. 6% i nie wiem, czy mnie wytrzymają. I nawet w tym momencie będę miał gdzieś 70% zużycia na medach, jakby mnie teraz założył może. Właśnie, zredukuj tam zużycie ersu, bo masz mało. Jeff ci dobrze mówi. Jeff coś brał, spokojnie. A ty, Lordzik, oglądasz ten wyścig? Tak. Okej. Okay. Tam coś o deszczu gada, nie wiem. No, jakby spadł, to by w sumie było okej okay, nawet. No nie. Zmniejszyłoby to ryzyko pęknięcia mojej opony. Halo. Tak wysokie. Halo, słyszycie mnie w końcu? No. Tak, teraz słychać. Słychać. Nie słychać. Nie słychać. W ogóle mu nie odpowiadasz na jego pytanie. Czy to jest Kuba Coven? Nie. A może to jest Kuba? Nie. Mogę jakiś karambol prosić i safety cara? Jasne. Dzwoń do Piketa. No gdyby każdy, no gdyby było przynajmniej 10 osób, to bym się mógł rozwalić w dwóch małych punktach, ale każdy ma punkty. A więc jest dobra, ja przeciągnę do okrążenia 20, do okrążenia 18 i zrobię box. A new strategy is available on the MFT. Powiem ci, Clover, że czy tak czy siak ty nie dojdziesz, Kacz. Nerdio box. Bo to jest 25 sekund. Tak. Nie, tak, tobie popsuł wyścig ten, Karczewski, a mi popsuł chorizo. No, a mi popsuł chorizo w dość głupi sposób. Przez to, że postanowił do tego zakrętu, gdzie ja tam się właśnie rozwaliłem i te dwa razy domin tam unieważniłeś w kwalifikacjach. Ja co no popsułem przez Karczewskiego. No to ja byłbym o wiele wyżej. Bo ja tam straciłem tam 9 sekund z hakiem, więc. Ja się tam broniłem w szczęście. Ja muszę jak najimprowizowanej strategii. A ja miałem tak. Obróciłem się, straciłem 9 sekund i miałem lewą tylną niedogrzaną i driftowałem przez cały sektor. A ja tam walczyłem tam z Kloverem. Ale Karczewski podstawał, że się zatrzymał na środku polu. Ej, Grzegorz Floryda, powiedz mi, skąd masz mikrofon, bo chciałbym za taki kupić. Nie wiem. Bo naprawdę, na dawno nie słyszałem kogoś tak dobrze.
Mnie! Ej, a pamiętacie tego? Fałkę? Bo jak jest takie... Pamiętacie tego? Nie, ja nie pamiętam. Nie pamiętasz? Nie. No dobra, mikrofon, tylko odpowiem, że dawno go nie wyciągałem i trochę kurzy na nim jest chyba. Nie wiem. Słychać się, jakbyś był 10 km pod oceanem. Może teraz lepiej? Tak, jeszcze gorzej. Nie, jak ten, albo odsuń dalej po prostu. Jak do Machu Picchu, można powiedzieć. No to jest bardzo dużo, że jakby miał głowę Fast Race. Fast Race, ciekawe. O, ciekawe. Teraz go piankę ściągnąłem tam. Ja jadę i sobie czytam od YouTube opon na tej stronce i widzę. Teraz najlepiej ci gorzej słychać. Tak samo. Ajajaj. Tak samo, czyli jakbyś był w oceanie. Dobra, box. Paweł, potrzebuję safety cara. Ty już nie zjeżdżasz, Grzegorz? Ej, Lordzik, weź mi powiedz, czy moja przewaga nad nerdziem rośnie, czy spada z okrężenia na okrężenie. Ale szkoda Lordzika, szczerze. No. Byłby ciekawszy wyścig. Szczerze, Lordzik, nie wiem, czy to jest prawda, ale ty bardzo agresywnie atakujesz, no bo w USA mnie wyprzedzałeś dwa razy i zawsze jakiś taki day z kilometra albo tak osób, że mnie zawsze wypychałeś za tory. Nie wiem, czy to jest prawda, ale takie... Może robisz tak tylko w USA. Kurde, znowu muszę ściąć ten zakręt. Tak. Dwa razy mi wyprzedzałeś, dwa razy takie cholernie... Aha. Ale daj DRS na prostej. Dam ci, spokojnie. Ja i tak boksuję. Ja przypiszę nie zwolnię. Ej. Ile jest teraz? Czekaj. A, już masz DRS, spokojnie. Czekaj, ja cię teraz nie będę puszył, bo ja jedę, bo ja i tak boksuję. Albo dobra, jedź sobie, jedź. Nie, DRS! A, dobra. Masz ten. A ty masz ten DRS czy nie w końcu? Strefa detekcji jest przy zjeździe do boksu, chłopie. Boks. Jest takie zielone kółeczko. Jest takie zielone kółeczko na minimapie? Tak, a co? Strefa detekcji DRS-u. Aha. Co ty powiesz? Dzięki za info. No najbardziej tego na razie nie wie. O, dobra, nic się nie stało. Ej, kto jedzie za... Ej, ten, kto jedzie za mną, bo to on będzie dublować, czy ja? Tak. No bo ja nie wiem, czy to jest jakiś zawodnik, z którym mam rywalizować, czy... Chyba. No, dobra. Nie, szczerze, dobrze, że Kodiec dodało te boty. No bo... Nie wiem, ale chyba boty, nie wiem czy się mylę, ale są boty F1 2015, ale mogę się mylić. No bo w 12 jak jechałem na multi, no to normalnie. Mogę blokować tych, co mnie dublują. 14 też. 14 to było zawsze tak, że jeśli na starcie przez przypadek kogoś uderzyłeś, to on czekał na ciebie okrążenie, żeby cię rozwalić. A wiecie, że w ogóle znalazłem moda, w którym sobie można dodać do F1 2015 safety cara. Kosztuje 9 fuj, kosztuje 9 euro chyba. A nie ma safety cara jeszcze wtedy? Nie ma, 15 nie ma. Właśnie. Nie było. 15 no właśnie nie było. Taka, nie? Kawer, w tym momencie za 5 punktów jest... Za 6 miejsce jest ile punktów? 4? 3. A kto jest Clover? Będziesz zjeżdżał? Clover jest piąty, czyli ma 5 punktów chyba. 4. Darkoven. Tak? Będziesz zjeżdżał? No na Deszczą? Pewno mam gorsze gumy od ciebie, mam 30% teraz. To ja teraz wygrałem. Ja mam 20. No. Ale muszę cię najpierw dokonać. Potrzebuję safety gara, aby to pilnie. Nie. Chociaż w sumie? Ryzyko pęknięcia opony byłoby mniejsze, więc... Ale nie, słuchaj, ten, AMG, ja wytrzymałem na swoich medach,
15 okrążeń i miałem 62% na oponach, więc... Ale ty jesteś na kierownicy, stary. No i? Ale no, a ja jestem na klawie i dodajesz max gazu i koła ci się kręcą w miejscu. Współczucie. Wyrazy współczucia wyrażone... Ale według mnie, według mnie na kierownicy jeżdżę szybciej niż na klawie. Skandałowy. No bo ja na klawie w ogóle nie miałem tempa czasem. A na kierownicy tak czasem... Nie rozwali, nie będzie zbyt to tak dojedziemy. Ta, no tak, spokojnie. Za dużo staty przez Karczowskiego były. No. Nie, tak to byłbyś P4, byś tam się zgubił, co nie? Jak, no bo ty ile straciłeś? Kurde, z 26, 30 sekund może nawet. A ile ty teraz stracisz do kierowcy przed sobą? 23. No to byś był pewnie przed nim. Ej, ale coś przypomnę jeszcze raz, słuchajcie, z punktami karnymi, bo ja nie wiem. No, gdzieś masz 12 punktów karnych, nie jedziesz w wyścigu. A, dobra. A punkty karne, oha. O, i kaczka. A on jechał czy nie? Tak, doganiał mnie. A, no. No to wywalił się, co się dzieje? Nie no, wyrzuciło go. Kurde, moja szansa. Szkoda. Dawaj, Clover, jedziesz za nim. Musisz to teraz zrobić. P2 jest coraz bardziej możliwe, no chyba, że opona odmówi posłuszeństwa. Ja muszę zjeżdżać. Ty tam nie krasz. Ile ty w tym momencie tracisz do kaczki, bo jest on czwarty. Chyba. Nie. 40. Darkowem masz dobre wieści. Jakie? To znaczy? Skrzydło urwałem, będzie 7. Znaczy ja i tak cię gonię, tylko ten. No nie wiem. No, ale przynajmniej będziesz miał już chyba pewną silną pozycję. Coś tak czuję. W ogóle... A do Baweta ile masz? W ogóle... Wiecie co odkryłem? Jeśli chcę dalej walczyć o mistrza w tej lidze, to muszę chyba dojechać P4. Aha, nie, to musisz wszystkich z tej ligi, wyrzucić, a następnie sam jeździć te wyścigi. Wtedy wygrasz. Ale nie, jeśli chcę mieć dalej nadzieję na mistrza, no to muszę dojechać P4. No, to już mam ten. Aha, o to dzieje. W tym wyścigu P4. Tak, muszę. Ile wytrzymały u ciebie nawet? Nie, 6 sekund. Miałem na 15 okrążeniu, 15 okrążeń, ale miałem 62, więc pewnie... Co, Lordzik? Dobra, to dam radę dojechać. Tak, też nie przyjął, bo tak. Dobra. Jak tam twoje opony? Moje? 60% mam, Clovera, co? A tak o. Czy ty liczysz na to, że mi pęknie, to się przeliczysz. Ej, ogólnie to Jeff powiedział, że jestem w top 10, mam tak trzymać, nie? No to byłoby dziwne, jakbyś nie był w top 10, powiem ci. MGD kaczka traci. Do mnie teraz? Około 14 sekund. Nadrobiłem do Clovera... O nie, 16, sorry. Do Clovera nadrobiłem na okrążeniu 40, ciekawe. No bo było między nami 30 i 1. Na czwartej. Na poprzednim okrążeniu. Dla mnie to już jest chyba koniec wyścigu walki z Darkowanem, bo teraz daje go 20 sekund. Ja będę musiał jeszcze zjechać. Chociaż... Ale tutaj... Trudno, albo mi strzeli opona, albo dojadę. Moja nadzieja jest taka. Jeśli się Nerdzio rozwali, no to muszę dojechać w top 6 właśnie. Ale jeśli się nie rozwali, to muszę pojechać w top 4. Więc, no... Jakieś tam małe szanse, ej, a ile w ogóle zostało rundy do końca tego sezonu? Jeszcze dwie chyba. Nie używaj matematyki w tej rundze, nie używaj matematyki. No to na pewno nie powiem, że jeszcze mam jakieś minimalne szanse. Proszę o pola, MG, wierzymy w ciebie. W sumie Fetel zawsze tracił na 30 gim przed końcem swój tytuł, więc no nie znowu ja też stracę, no bo raczej nikt się nie rozbije z top 5. Musiałby proszę się o pola, MG. Uradmy nam dzień. Tak, kurwa. Mam 65%, uspokój się. Bo wygracha. Ale ty nie... Czy ty chcesz dojechać do mety? No, oczywiście. Będzie próbował.
AMG, jak Isiek dojechał do mety na trzech oponach, to ty też dojedziesz. Dobra, Nerdzio wyprzedził kaczkę. No, yeah, no nie a kaczka wrócił w ogóle? Nie. Ile ci brakuje do tego, do kaczki? Poczekaj, prawda. 24,5 sekundy. Jedziesz, Krover, błagam. Robisz teraz full power, proszę cię. 22. No to są taczki orlenowskie, a my będziemy z nimi walczymy o OP3. Lardzik, a jak co jak nie wyprzedzę Nerdzia po tym naszym super master blanie? No to będzie zdupia. Wiedzę po co w ty, nie? Ale nie wiecie, co będzie śmieszne? Że jakby Kuba, słuchajcie, no bo ja mam teraz tabelkę sobie tutaj na dole, no i sobie spokojnie jadę, jeśli nie rozwalę. W tym momencie, jak sobie policzę, jeśli Kuba by wygrał drugą rundę, następną rundę i jeszcze następną, to Anerdzia by nie było w top 3, o Boże, w top 2, no to będę to mistrzem. Tak zwanie za tydzień na torze, który nie wiem, jaki wtedy będzie. Ale to czekaj, ile zostało jeszcze wyścigów? Dwa. Tak. Czyli słuchajcie, w tym momencie Kuba, jeśli chce zostać mistrzem, to musi liczyć, że w następnym wyścigu dojedzie w top 2. Jeśli dojedzie w top 3, to Nerdzia nie może być w punktach. Jeśli dojedzie w top 2, to Nerdzia musi być poza top 6. A jeśli wygra, to Nerdzia nie może być w... O Boże, nie, co ja pieprzę. A tak, no to Nerdzia nie może być w top 3. Dobra, Lordzik, tak. Na którym okrężeniu? Napisz mi. O, żółta flaga, co to jest? To ja, kurde, wyspinowałem. Dobra, opony mam całe. Tak, ty wyspinowałeś, ja sobie robię. Ej, weźmy nawet jeszcze raz, bo nie tego nie przeczytałem, bo miałem zakręty. Znaczy, bo wyspinowałem, dlatego nie mogłem przeczytać. Powiem tak, Nerdziowi wystarczy dojeżdżać na podium do końca sezonu i będzie mistrzem. Nie, dobra, wystarczy, okay. Nie. Najgroźniejszym przeciwnikiem jest w tym momencie ewidentnie Kuba. No i on musi liczyć, że tak zwanie Nerdzio, jeśli chce mieć w ogóle jakąkolwiek nadzieję, no bo najprawdopodobniej Kuba wygra następny wyścig, no bo idzie mu to jak... No to musi dojechać w top 3. Jeśli Nerdziowi, dojedzie w top 3... Babet, Nerdziowi wystarczą podium do końca sezonu i będzie mistrzem. No, nie powiedziałbym. Jeśli on teraz zyska kolejny czas jeśli on teraz zyska kolejne punkty nad AMG, no to będzie, powiem tak, że jeśli Kuba teraz zyska dyszkę, tak. Oto na razie w następnym wyścigu będzie musiał dojechać dokładnie w top 4. Jeśli chce być... Tak? Może skupmy się na wyścigu, a nie na matematyce, kto, co, jak. No ale to jest chyba najważniejsze. To się robi po wyścigu raczej. A czy tak jest w moich obliczeń, a napisałem egzamin z matematyki tylko na 52%, więc lepiej nie jest, więc dobrze nie jest. A na 77. No, ja tak, matematyka 52, polski 57, angielski 31. Powariowałeś. A ja miałem tylko 92. No bo ty to kurde znasz angielski, perfekt. A jak ty napisałeś polski, na ile? 65. A ja na 56 lub 7 właśnie. Bawek ten będzie dublowany przez świetnego czarnego pomyka. To. Według mnie to będzie AMG, ale nie wiem, choć się domyślam. Nie wiesz, choć się domyślasz. No co ty? Ale ja jadę na pękniętej oponie, więc za szybko to ja cię nie wyprzedzę. Dobra. Już masz halucynaty, to od tych dragów. Dobra. Najważniejsze, że nie dostaniesz DRS-u. Spokojnie, jeszcze 3 zakręty i go dostanę. Opona AMG będzie bohaterem tego wyścigu. Wspomnijmy moje słowa. No, on tak, w Brazylii jechał po wysoki wynik. W Austrii jechał po zwycięstwo. I te z tego filmiku Darkovena. Darkoven sobie jedzie. W takiej fajnie żółta flaga. AMG pewnie to opona w kakie rozwalony. Takie yes, great drive. Darkoven zrobiłeś po prostu fenomenalnie. Powiem ci, great drive. Ale tego, ile ma Nerdziu kar, musisz mi powiedzieć, Lordzik. Bo ja nie mogę za nim skończyć. Nie, od razu ci powiem, AMG, jak skończysz za nim, no to twoje szanse na mistrzowski tytuł. No to ja nie mogę zjechać.
Powiem wam tak. Opona AMG by nie byli w wyścigu. Spójrzcie moje słowa za 7 kółek. Tak, to już skończę ten wyścig. A teraz sprawdzam. Nie dałeś mi RS-u, ty śmietniku największy, bawekarski. Idealnie, bo nie dałem mi RS-u, jestem twoim przyjacielem. Dobrze, wierzyłem w ciebie cały czas. Dobra, Lordzik, ja bym musiał na tym zjechać. A ja dostałem mi RS-u. Dzięki AMG. Spoko. O, co zrobiłem? 1.21.1 chyba. Nie wiem. Tak, 1.21.1. Kurde, Lordzik, ja bym zjechał teraz, bo wiesz... Dam radę mu odjechać, tak mi się wydaje. Ale ty jesteś, ale ty wyjedziesz... Ale kurde, nieważne. Cię ja tam. Nerdzio jest za tobą, czy przed tobą? Jest za mną. A ile strata? Dobra, ja nie mam zamiaru ryzykować kolejnej opony, bo to jest bez sensu. A AMG, wiesz, że no twoje szanse, jeśli teraz wyjdziesz jeszcze z Nerdziem, to twoje szanse na mistrzowski tytuł o wiele spadną. Co ty mu powiesz? A ty jesteś, nie, według mnie AMG, ty jesteś dla mnie mistrzem sezonu pierwszego, no bo te trzy wyścigi, na których nie byłeś, to one zaważyły, że ty przegrałeś mistrza. No bo taka prawda. Oczywiście, bo ciebie nie ma na pierwszych trzech. Jak dla mnie ty jesteś mistrzem pierwszego sezonu. No bo ty pewnie przez te pierwsze trzy wyścigi byś to pewnie wygrał. Dobra. Teraz tylko Clover, wyprzedziłeś kaczkę? Tak. Yes, boys! Dobrze, brawo! Brawo, Clover, lecimy teraz. Ja niestety kaczki nie dojdę, no bo to jest 38 sekund. Ej, teraz tak się AMG rozwala z Nerdziem. Ej, to ja bym wtedy awansował na B4 i miałbym czas na mistrza. Wybeka by była. Nie, byłbyś trzeci, bo nie przyjechał. Nie, Spinalla! Kaczka przejechał 50%, na 22 kółku go by rzuciło. Nie, spinałem. Ale nie, mi chodzi, ale nie... O Jezus! Przegrzane opony. We 22 sekundy jestem przed Darkovenem, kurde. Darkoven, wyspinowałem na twojej tarce, ludzie. Nie, wiesz co jest dobrego? Że Clover, przydałoby się, żeby... Jakby teraz skaczka, na przykład wiesz, by się wycofał, nie wiem, na 10 okrążeniu, to my bylibyśmy w domu. Nie, Clover, wiesz co by się przydało? Żeby tak się jeszcze rozbiło dwóch, albo chociaż jeden, żebyś ty był na pudle. Wiesz, zawsze ty nim możesz być. Nie, mi chodzi, że... Ja sobie na slapie, na łety zjadę. Ale nie, jak tam się czujesz na tych oponkach? Jak tam walka z Nerdziem ci? Coś czuję, że mi na ostatnim tego okrążeniu wybuchną, wiesz? Ile masz procent? No, już mam softów 40. Przyjajcie, śmiesznie jest. Ale to nie jest śmieszne, jestem teraz poważny. Tak, zjechałeś na softy, a one ci po jednym okrążeniu pękły. No niemożliwe. Nie, po jednym okrążeniu mają już 35%. Ta jazda. To 35 decyduj się. No ale 35 mają przednie, tylnie mają 40. Ale to nie jest śmieszne. Ty, jaki ty jesteś śmieszny. No a, dzięki. Darkovien traci do mnie tylko 12 sekund przez to mojego spina. O nie. Jeszcze twoje pezy... Darkovien, ile ty masz kart? No jedną. 3, dobra. A ja mam 6. O Jezus. Dobra, proszę, lecimy. Kurde, co ja robię? Ty jedziesz na 25-okrążeniowych oponach? Tak. A no, ja chyba też. A nie, ja na 10. Nie, masz troszkę mniej. Jakie mam w ogóle zużycie opon, czekaj. Oh, Bawet, here we go again. O, DRS został. Teraz ci dam DRS. Proszę. Uciekaj temu Nerdziu.
Uciekaj temu nerdzioju, bo ja chcę, żeby była walka do ostatniego wyścigu. Dzięki. Widzisz? Ja chcę, żeby była walka do ostatniego wyścigu w tej wizji. Nie wykręcisz fasteslapa. Wiecie co ja bym chciał? Żeby w tej lidze to wyglądało tak, że nie wiem, 3 punkty przewagi kogoś nad kim zostanie wyścigną, czy nawet ex aequo punktów, no, kurde. No właśnie. No. Nie, gdyby tutaj nie było Kuby, czyli tego, kto teraz prowadzi, to ten sezon byłby o wiele ciekawszy. No bo on jest naprawdę wysoki poziom. Nie, Karczewski go goni, wiesz, to tak. No ale wiesz, Karczewski przebił go, nie ma go też wyścig, który się rozwalił. Ale Karczewski już o mistrzostwo nie walczy, już on z walki wyleciał. Tak, bo ty tak po poprzednim wyścigu, dobra. Darkowe ile? 9 sekund XD. Ty... Wejdzie na tych głupich oponach. Gdzie jak? Chcę do boksu zjechać. Kuba zjechał na stopce. Aha, no to GG. Tego nie przewidzieliśmy. Ups. Tego nie było w planie. A drzewo Florida jest na łetach. LOL. On naprawdę zjechał na te łety. Mogłem zjechać jednak, Lordzik, na później, to on by wtedy nie zdążył też zjechać. Jakbym zjechał później, bym mógł wyjechać za nerdziem. A ty ile, Clover, ty ile traciłeś punktów do lidera? 20? Może mniej? 16, 16, 16. A ile ty masz punktów, tak cię sobie zapytam? Ja mam 24. 36. No. Widzisz, Darkowo zobowiązałem się do tych letów. Nie, powiedzieli wam coś strasznie śmiesznego. Ja mam tak, że ja pierwsze 3 wyścigi sezonu zawsze jestem w top 3 w generalce. Tak było w tym sezonie i w poprzednim. Tak było. Bo dojeżdżasz zawsze. W generalce. Nie, ja zawsze w pierwszej części, nie, w pierwszych 3-4 wyścigach zawsze jestem wysoka, a potem jakoś to wszystko się zdupuje. Gdzieś ja w tym sezonie tak. Trzecie miejsce, piąte i szóste i dopiero to straciłem. To teraz zjechać, Bawet. No to po lapie. Raczej tak. A ile ty tracisz do tego? A ile ty tracisz do tego? Do Boże, do... Do kaczki. Kaczka, ile do ciebie traci? 20 sekund. A to luz jeżdżaj. I tak mi pewnie odjedziesz. Co? Softy, drogi Kloverze, tak? No jak? Robimy to. Zabieramy tym dziadom fasteslapa. Nie, Clever, nie zabędziesz fasteslapa. Mam ambicje, zostaw mnie. Nie zdobędziesz. Będę cię wkurzał tak, jak ty mnie wkurzałeś z pękającym oponą. Jak chcesz, nie możemy się bawić. Nie zdobędziesz fasteslapa. Będzie, będzie. To Clover, jednak tego fasteslapa nie zdobędziesz. Chcę wyścig, żeby skończyć na tych oponach. No to skończ wyścig. No raczej 40% tak po pierwszym okrążeniu nie będziesz mieć. Biało-czerwonego pomysłacza. Jestem w stanie, Bawet. Nie jesteś w stanie. No to rób to. A, dobra, Clover, ja jednak skończę 7 za Darkovenem. Bo dostałem kolejną karę. Jeju, Bobecia. No sorry, to takie życie. Co ty brałeś dzisiaj? Nie w tej samochodzie. Walmy ci za to kiedyś. Nie, bo to na okulary, kurde, zapomniałem. Aj, błąd, kurde. Daj za kółko, Wallace. Nie, kurde, dasz rady, Clover. Kurde, mi się zaraz paliwo przecież skończy.
No i znowu wygrałem. A ty bawę też chcę. No, skończę za Darkowen, siódmy. Si. Ej, fajnie na tych latach jedzie. Zobaczę temperaturki. 103 stopnie. Wariant. Ja, P7, dwa punkty. Nie, szósty! Darkowe, ty miałeś karę? To jeszcze jedną załapałem, jak jechałem za tobą. XD, Klover 40. Kurde, blisko było, mo. Grzesiu, to przez ciebie, wiesz o tym. Darkowe. Uratowałem honor, Grzesiu mnie rozwalił. Ej, wiesz co było mi śmiesznego w tym wszystkim, Darkowet? Że ty do mnie na ostatnim okrążeniu zrobiłeś 6 sekund, ponieważ ja na słynnej tarce twojej zrobiłem taki drift ostry. Ja myślałem, że czy Clover po Unie, no tutaj fastestapa nie ma szans. Śmieszny Clover! Wiesz co, taki fastestap. Cholera, pooglądajmy sobie pana na łetach. Rozwal tego przed tobą, Kuba. Co dro? A jak bokiem leci. Dobra, stary. O, a ja sobie zobaczę u Chorizo jak on tam je pięknie jebnął. No, czekaj, zaraz zobacz. Roba Kup B4. Korea Północna wygrywa wyścig. Nie oddania w punktach. No, to nie tak miało być. Nie, żeby wygrać. Jeszcze się dogo... Jeszcze wygra z tobą na razie, jeszcze wygram. Chciałbyś! Nie na mojej... Jest ten moment! Ej, na streamie tego... Chorizo, dajcie sobie na minutę 29:30. A ja go zgłoszę za to XD. Ej, ile jest punktów za trzecie miejsce? 6. A za drugie 8. Tak. No. Tak. Stary. Nawet odrobiłeś 2 punkty, no sensacyjna historia. Pierwsze zwycięstwo Korei Północnej w wyścigach motorowych.